To właśnie wtedy spadło embargo na recenzję Cyberpunka. No i dostaliśmy hit. Recenzenci byli zgodni. Znowu to zrobili. Gra się w to bardzo przyjemnie, jednak zarzucali jednocześnie sporo błędów. Tłumaczyli to jednak zapowiedzianą łatką przedpremierową ważącą 43 GB, której nie uświadczyli na swoich kopiach. Założyli więc, że wiele błędów zostanie wyeliminowanych. Z pozytywów doceniono kreację świata, gameplay, elementy RPG w grze, fabułę oraz możliwość tworzenia postaci na wiele sposobów. Łącznie tego dnia na Metacritic mieliśmy świetną średnią ocen wynoszącą 91 na 100. Mamy hit. Hype szaleje, giełda szaleje, branża szaleje, Stanowski wykupuje akcje CD Projektu. Mamy powód do dumy. Prawdopodobnie grę jeszcze lepszą niż 3 Wiedźmin 3 najlepszy. Redzi znowu dowieźli. Znowu dostarczyli graczom coś wybitnego. Tyle tylko, że na premierę zderzono się z rzeczywistością. Na premierę na Steam mieliśmy 13 tysięcy recenzji, z czego 71% było pozytywnych. Na Gogu średnia wynosiła 3,7 na 5. Gracze narzekali na spore błędy i okropną optymalizację. Nie przeszkodziło to w kiepskiej sprzedaży, wręcz przeciwnie. Gra przyciągnęła ponad 1 000 000 graczy jednocześnie na Steamie. Jest to najlepszy wynik w historii dla gier single player na tej platformie. Na Twitchu grę śledziło również ponad 1 000 000 osób, co było 6. wynikiem w historii. Sprzedaż w preorderach przekroczyła 8 milionów egzemplarzy. Wynik ten przełożył się na ponad 50 milionów dolarów zysku. Problem w tym, że na innych platformach no nie było tak kolorowo. Szczególnie oberwało się w wydaniu na Xboxa One S, gdzie gracze narzekali na bardzo niską rozdzielczość gry oraz duże spadki klatek. Niektórym Cyberpunk przycinał się już na intrze. Zresztą możecie teraz zobaczyć na ekranie, jak wyglądała gra na tej konsoli. No wyglądało to źle i wręcz niegrywalnie. Na PlayStation 4 nie było dużo lepiej, a jej wydania na konsole nowej generacji miały spore problemy. Po premierze pojawiły się na Metacriticu kolejne recenzje, tym razem już mniej przychylne. Jak się okazało, redakcje dostawały do recenzji wyłącznie egzemplarze na pecety, na których to gra działała najlepiej. Użytkownicy również zabrali się za recenzowanie Cyberpunka. Średnia ocen na Xboxa One wynosiła 2.0. No, zupełnie jak w moim indeksie. Podczas gdy na PlayStation 4 wynosiła 2.5. To też jak w moim indeksie. W przypadku PC-tów było lepiej, bo tam Cyberpunk był oceniany na 6,2. Dzień po premierze dostaliśmy informację, że CD Projekt spał na pieniądzach. Tytuł już się zwrócił. Dotyczyło to nie tylko produkcji gry, ale również całej akcji marketingowej. Natomiast pojawił się problem na najważniejszym polu dla spółki akcyjnej, na giełdzie. Wartość akcji przed premierą osiągnęła poziom 443 zł. W ciągu tygodnia ta wartość spadła do poziomu 313 zł, czyli o 29%. A będzie gorzej, spokojnie. Wielu graczy domagało się zwrotów gry. O ile gracze PC-towi nigdy nie mieli z tym problemu, czy to przez przyjazną politykę Steama czy Goga, to już konsolowcy mieli z tym gorzej. Jednak tym razem Sony zrobiło wyjątek i zaczęło zwracać Cyberpunka wszystkim zainteresowanym ze względu na fatalny stan techniczny gry. Według jednego z użytkowników Reddita w rozmowie z pracownikiem Sony odpowiedzialnym za zwrot pieniędzy za jego grę dostał informację, że Sony złożyło skargę biznesową do CD Projektu w sprawie problemów z grą. Michał Nowakowski, wiceprezes do spraw rozwoju i członek zarządu CD Projekt Red, poinformował, że ani Microsoft, ani Sony nie prowadzą żadnej specjalnej polityki zwrotów w przypadku Cyberpunka i wszystko dzieje się zgodnie z regulaminem sklepów. Największe serwisy krytykowały wydania na konsole poprzedniej generacji. Często te same, które wystawiły bardzo pozytywne recenzje dla wydania PC-towego. Warto też wspomnieć, że wydanie na konsole nowej generacji działało na zasadzie wstecznej kompatybilności. Łatka na konsole nowej generacji miała się pojawić na początku następnego roku. Poważny cios dla Redów przyszedł jednak dopiero 18 grudnia. Tego dnia Cyberpunk został usunięty całkowicie z PlayStation Store w związku z opłakanym stanem technicznym gry. Miało to związek z masowymi zwrotami, których dokonywali gracze.
Sony oferowało pełne zwroty pieniędzy wszystkim, którzy tego zażądali. Gra nadal wprawdzie była dostępna w dystrybucji pudełkowej, jednak cyfrowo niemożliwym było dokonanie zakupu. Microsoft nie posunął się aż tak daleko, ale znacząco ułatwił procedurę zwrotów gry. Dzień później Redzi sami zaoferowali zwracanie produktu w momencie, w którym gracze nie mogliby załatwić tego na swoich platformach. Dotyczyło to również fizycznych kopii gry, których sklepy często nie chciały przyjmować. Redzi oferowali w tej sytuacji zwracanie kosztów, nawet opłacając to z własnej kieszeni. Oczywiście miało to swoje odbicie na giełdzie. Na warszawskiej giełdzie kurs akcji CD Projektu spadł o kolejne 16,33% do 258 zł i 70 groszy. Oznaczało to spadek o ponad 200 zł względem szczytowego momentu, który miał miejsce 7 grudnia na kilka dni przed premierą. Cyberpunk radził sobie źle na konsolach, ale na PC-tach wyglądało to dużo lepiej. Na samym Steamie po tygodniu tytuł posiadało ponad 10 milionów użytkowników. Nieznane były wyniki na konsolach, szczególnie biorąc pod uwagę intensywne zwroty dokonywane przez graczy. Dzień później dostaliśmy oficjalny komunikat od zarządu spółki, w którym poinformowano o sprzedaży ponad 13 milionów sztuk, uwzględniając już te, które zostały zwrócone. W firmie nie działo się najlepiej. Deweloperzy byli wściekli i krytykowali zarząd za katastrofę, jaką była premiera. Poinformował o tym znany branżowy dziennikarz Jason Schreier na łamach Bloomberga, powołując się na dwóch anonimowych pracowników Redów, którzy mieli się z nim skontaktować. Pracownicy oskarżali szefostwo o kilkunastomiesięczny crunch oraz ustalenie nierealistycznych terminów. Oskarżano również szefostwo o kłamanie publice, mówiąc o dobrym stanie technicznym gry. Wszyscy doskonale wiedzieli, jak działa Cyberpunk. Wściekli byli nie tylko gracze, ale również inwestorzy. Kancelaria prawna Wolf Haldenstein, Adler Freeman and Hertz LPP obrała sobie za cel CD Projekt Red i szukała osób, które inwestując w Redów straciły pieniądze poprzez wprowadzenie w błąd, mówiąc o stanie technicznym gry. Pozew zgłosiły również The Shallow Firm z Los Angeles oraz Rosen Law Firm z Nowego Jorku. W Polsce Redzi dostali się pod lupę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cyberpunk był oczywiście łatany przy premierze, ale pozwólcie, że z racji długości tego materiału pominę wprowadzane zmiany. Starczy powiedzieć, że wiele nie zmieniły. I nadal było źle. 8 stycznia cena akcji spadła do poziomu 239 zł i 90 groszy. W następnych dniach Redzi lekko się odbili, sięgając 305 zł i 20 groszy 29 stycznia, ale dalej mieliśmy już długi spadek. Prawdopodobnie chwilowy wzrost spowodowany był ciekawą sytuacją giełdową sklepu GameStop, który to będąc obiektem ciągłego spadku, nagle zaliczył gwałtowny wzrost cen akcji przez tak zwane granie na straty na giełdzie. Zagrało wtedy zbyt wiele osób i inwestując małe pieniądze, niektórzy zaczęli zarabiać naprawdę sporo. Pozwólcie jednak, że ten temat także pominiemy. Po prostu niektórzy liczyli na podobny zarobek u Redów. 14 stycznia Marcin Iwiński, współzałożyciel firmy, przeprosił za stan techniczny Cyberpunka oraz przedstawił, jak będzie wyglądać przyszłość gry. Opóźniono wydanie darmowych dodatków ze względu na chęć skupienia się na naprawieniu tytułu. Opóźniono również wydanie łatki na Next Geny, która miała się wtedy pojawić w drugiej połowie roku. Pierwsza duża łatka naprawiająca grę miała pojawić się w styczniu, a druga w lutym. Iwiński zapewniał również, że w firmie nie ma obowiązkowego crunchu. Jeśli ktoś nie chciał brać nadgodzin, to nie musiał. Według Iwińskiego problemem Cyberpunka była chęć najpierw opracowania jak najlepszej wersji PC-towej, a później przerzucenie gry na konsolę. Spotkało się to z limitami technologicznymi, których nie byli w stanie przeskoczyć i deweloperzy przyznali, że przerosło ich to zadanie. Iwiński wytłumaczył również, dlaczego na premierę recenzenci dostali wyłącznie wydanie PC-towe. Redzi czekali na ukończenie łatki, licząc na to, że naprawi ona wiele problemów trapiących grę na konsolach. Jak jednak doskonale wiemy, nawet ta łatka nie zmieniła tutaj zbyt wiele i nadal było tragicznie. Dwa dni później po raz kolejny do akcji wkroczył Jason Schreier z wypowiedziami anonimowych ponad 20 byłych i obecnych pracowników studia.
Pracownicy krytykowali studio mające ogromne ambicje, które były jednak nierealne do spełnienia przy dostępnym poziomie technologicznym. Marcin Iwiński mówił o niewykryciu wielu błędów w fazie testów, z czym nie zgodzili się pracownicy, mówiąc o tym, że wszyscy byli ich doskonale świadomi. Jednym z problemów deweloperów była też ciągła konieczność rozwijania silnika Red Engine 3, co znacząco spowalniało proces produkcyjny. Zarzucano również nierealne obietnice marketingowe, jako przykład podając demo na E3 2018, które zostało stworzone wyłącznie na targi i które nie zawierało elementów gotowych w grze, jak chociażby sekwencja w metrze. Według Schreiera w 2016 roku, czyli już po ukończeniu prac nad Wiedźminem 3, cały proces produkcyjny został wyrzucony do kosza i rozpoczęty na nowo. Oskarżył o to Adama Badowskiego, będącego szefem studia. Wielu starszych deweloperów w studiu postanowiło z tego powodu zrezygnować z dalszej pracy. Schreier mówił również o braku większej kontroli co do wykonywanej pracy przez programistów. Jeśli ktoś chciał jakiś element, to miał wolną rękę, by go wykonać. Nikt jednak nie był odpowiedzialny za sprawdzanie, czy ktoś już go czasem nie wykonał, co powodowało dublowanie pracy i tracenie czasu. Niektórzy pracownicy zagraniczni narzekali również na zbyt częste używanie języka polskiego przez szefostwo, co prowadziło do problemów komunikacyjnych. Poinformował on również, że do 2016 roku Cyberpunk był grą trzecioosobową i przypominał bardziej mix GTA z grą RPG. Mieliśmy dostać bieganie po ścianach, latające samochody i wiele innych elementów, które ostatecznie zostały wycięte. Na ten artykuł odpowiedział sam Adam Badowski, informując go o tym, że normalnym w procesie produkcyjnym jest usuwanie niektórych elementów, nad którymi pracowano przez dłuższy czas. Uważał też, że nie ma nic złego w przygotowaniu dema gry typowo na pokaz E3, szczególnie, że finalny produkt był lepszy niż to, co wtedy pokazali. Na zarzut o języku polskim odpowiedział, że na spotkaniach oraz w komunikacji tekstowej zawsze używali języka angielskiego, co było zgodne z polityką firmy. Odpowiedział też, że to normalne, że w komunikacji wewnętrznej wiele osób używa języka lokalnego i nie ma w tym nic dziwnego. Tymczasem okazało się, że cena wydań konsolowych znacząco spadała. W Stanach grę można było kupić już za $30, czyli o połowę mniej niż na premierę, co biorąc pod uwagę, kiedy wyszła gra, było bardzo kiepskim wynikiem. Potem było gorzej, bo w pewnym momencie cena spadła do $5 i zaczynało to przypominać rozdawanie Fallouta 76 w gratisie z nakładkami na analogi. Pod koniec stycznia gracze dostali upragnione narzędzie moderskie. W połowie lutego zaś okazało się, że wykradziono kody Wiedźmina 3 i Cyberpunka oraz inne dane firmowe. Znalazły się one na aukcji na forum hakerskim Exploit. Cena wywoławcza paczki wynosiła $1 000 000. Redzi poinformowali jednak hakerów, że nie zamierzają z nimi negocjować, akceptując możliwość wycieknięcia danych do internetu. Zapewnili oni jednocześnie, że wśród tych plików nie było żadnych danych osobowych graczy. Zachowanie to nie uszło uwadze innych firm, które chwaliły postawę CD Projektu, nie chcącego negocjować ze złodziejami. Krążyły plotki, że hakerami byli niezadowoleni gracze, jednak prawdopodobnie za atak odpowiadała grupa Hello Kitty, a Redzi stali się po prostu kolejnym obiektem ataku. Aukcja została zakończona, a dane znalazły swojego nabywcę. Nie wiadomo jednak, do kogo one trafiły. Pod koniec lutego poinformowano o przełożeniu premiery dużej aktualizacji na marzec. Zbiegło się to z niezadowoleniem pecetowych graczy, którzy powoli zaczęli tracić cierpliwość, wrzucając coraz to więcej negatywnych recenzji na Steam. Najnowsze oceny na tej platformie spadły do poziomu opinii mieszanej. Według Jasona Schreiera z powodu lutowego ataku hakerskiego prace nad grą stanęły na 2 tygodnie, co spowodowało opóźnienie łatki. Prognozowana sprzedaż Cyberpunka na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2021, czyli okres kwiecień-czerwiec, zapowiadała się katastrofalnie. Według raportu firmy M-Science przewidywano sprzedaż zaledwie 500 tysięcy kopii Cyberpunka. Ceny akcji ciągle spadały do poziomu 161,46 zł 7 maja 2011 roku.
Pod koniec marca Schreier udzielił wywiadu serwisowi Washington Post, w którym ujawnił garść kolejnych informacji z procesu produkcyjnego gry. Jako główny powód przytoczył 8-letni okres produkcyjny, przez co pomysł na grę zmieniał się zbyt często, a sami deweloperzy nie wiedzieli, czym ta gra tak naprawdę powinna być. Grom RPG w stylu Deus Exa, czy może sandboxem w stylu GTA? No, według Schreiera twórcy powinni pójść w zrobienie tego, w czym są najlepsi, czyli stworzeniu porządnego RPGa ze znakomitą fabułą, a dodanie otwartego świata z żyjącym miastem, policją, samochodami i przestępstwami było błędem. Nie zgodzę się z tym, bo w mojej opinii najgorszym elementem Wiedźmina 3 są właśnie aspekty RPGowe, a z perspektywy czasu uważam miasto za bardzo ciekawe. Schreier narzekał również na tworzenie zwiastunów pod publikę. Pierwszy zwiastun miał sugerować wprowadzenie do innej historii. Gracz miał być wrobiony w przestępstwo i miał dążyć do odkrycia prawdy. Następnie odniósł się do pokazu gameplayu z 2018 roku, z którego to w finalnej wersji gry nie znalazła się połowa mechanik. Zrezygnowano z biegania po ścianach, wieszania broni na mankietach, ubrań w szafie czy zapraszaniu ludzi do mieszkania. Mechaniki te zostały zaprojektowane na potrzeby dema, a następnie wyrzucone do kosza. Kolejnym zarzutem była krytyka zbyt wielkich ambicji Redów. Według niego Redów przerosło stworzenie całego żyjącego miasta. Było to coś innego niż tworzenie oskryptowanych lokacji w RPG-u, z czym mieli do czynienia w procesie produkcji Wiedźminów. Dla wielu deweloperów było to coś nowego, co znacząco opóźniło procesy produkcyjne. 30 marca grupa CD Projekt podzieliła się swoją strategią na najbliższe lata. Na 2021 rok w przypadku Cyberpunka zapowiedziano patche i aktualizacje, darmowe DLC oraz wersje na najnowszą generację konsol, a w przypadku Wiedźmina zapowiedziano The Witcher, Monster Slayer, łatkę na nową generację konsol oraz dalszy rozwój Gwinta. Cóż, dobrze wiemy, że łatka na Next Geny trafiła do nas dopiero kilka dni temu. Nadal zapowiadano przygotowanie wielu dodatków oraz trybu multiplayer, jednak dotyczyło to dalszej przyszłości. Zapowiedziano również, że prace nad nowymi projektami ruszą w 2022 roku. Pochwalono się też sprzedażą ponad 50 milionów egzemplarzy gier z serii Wiedźmin. W kwietniu opublikowano raport finansowy za 2020 rok, w którym przedstawiono rekordowe przychody w historii firmy. Przychody wynosiły 2 miliardy 139 milionów złotych, a zysk netto 1 miliard 154 miliony złotych. Dla porównania, w rekordowym 2015 roku, kiedy to na rynku pojawił się Wiedźmin 3, firma zanotowała 798 milionów złotych przychodów i 342 miliony zysku netto. Ponownie na temat Redów wypowiedział się Schreier, który skrytykował niską pulę nagród dla pracowników studia i oskarżył zarząd o przywłaszczenie sobie zbyt dużych pieniędzy. Zgodnie z oficjalnymi danymi, premia wynosiła 29,8 miliona dolarów i miała zostać podzielona na 865 pracowników. Ze Schreierem skontaktowało się kilku anonimowych pracowników, którzy poinformowali o premii 5000 dolarów dla pracowników młodszych stażem oraz premii od 15 tysięcy do 20 koła dla pracowników starszych stażem. Biorąc pod uwagę ogromne premie dla zarządu, który to przygarnął sobie po kilka milionów dolarów, dysproporcje były ogromne. Schreier podsumował to w ten sposób. 4 pracowników zarządu posiada około 33% akcji firmy, których wartość od dnia premiery Cyberpunka spadła o 57%, lecz w ciągu jednego roku otrzymują oni większą premię niż wielu pracowników zarobi przez całe życie. Paweł Saśko, główny projektant zadań w Cyberpunku 2077, wypowiedział się podczas transmisji na Twitchu na zarzuty co do stanu technicznego Cyberpunka. Przyznał wtedy, że problemy gry związane były z ogromnymi ambicjami, które przerosły deweloperów. 21 czerwca doszło do bardzo ważnej zmiany dla graczy konsolowych. Cyberpunk wrócił do PlayStation Store. Zbiegło się to z aktualizacją 1.23, która poprawiła wydajność na konsolach japońskiego giganta. Powrót był na tyle udany, że Cyberpunk był najchętniej pobieraną grą na PlayStation Store w czerwcu. W sierpniu natomiast pojawiła się aktualizacja 1.3 oraz pierwsze darmowe DLC.
ale dodały tylko mało znaczące zmiany, jak nowe kurtki czy nowy samochód. Gracz oczywiście najbardziej interesowała poprawa samej gry. Optymalizacja została poprawiona, ale nadal daleko było do ideału. Na początku września Redzi opublikowali podsumowanie wyników finansowych za pierwszą połowę 2021 roku. W okresie tym wygenerowano 470 milionów 62 tysiące złotych przychodu ze sprzedaży gier. Przy okazji publikacji raportu zapowiedziano wydanie aktualizacji na Next Geny pod koniec roku. Redzi, nauczeni nieudaną premierą Cyberpunka, nie chcieli jednak zapowiadać łatki, zanim będzie gotowa. W rozmowie z serwisem Bloomberg, Adam Kiciński, prezes CD Projektu, poinformował o zmianach w strukturze firmy w związku z lekcją, jaką wyciągnęli z premiery Cyberpunka. Zdecydowano się na chęć stałego rozwijania składu firmy, zwiększając co roku liczbę pracowników o 20%. Zdecydowano się również na wprowadzenie kilku metod bardziej zorganizowanego projektowania gier, ale pozwólcie, że nie będę się na ten temat szerzej rozwijał. W połowie października dowiedzieliśmy się o opóźnieniu zaplanowanych aktualizacji next-genowych do Wiedźmina i Cyberpunka na przyszły rok. Cyberpunk miał pojawić się w pierwszym kwartale 2022 roku, a Wiedźmin w drugim kwartale. 22 października CD Projekt ogłosił przejęcie The Molasses Flood, odpowiedzialnego za The Flame in the Flood. Zespół składał się z pracowników mających doświadczenie przy produkcji nad takimi tytułami jak Bioshock, Halo, Guitar Hero i Rock Band. The Molasses Flood miało działać w bliskiej kooperacji z CD Projekt Red, jednak miało zachować autonomię i nie miało zostać scalone ze studiami podległymi CD Projektowi. Pod koniec listopada Adam Kiciński w wywiadzie z Rzeczpospolitą opowiedział o przyszłości CD Projektu. Dowiedzieliśmy się tam, że firma nie zamierza inwestować w nowe marki. Celem ma być rozwijanie uniwersum Wiedźmina oraz Cyberpunka. Kiciński w wywiadzie nie wykluczył również przejęć kolejnych studiów. Ceny akcji grupy kapitałowej CD Projekt w tym okresie wahały się w przedziale 170-190 zł. Przy okazji publikacji podsumowania finansowego Adam Kiciński zdradził, że firma zamierza stopniowo dodawać funkcje wieloosobowe do Wiedźmina i Cyberpunka. Nie powiedział natomiast, w jaki sposób miałyby zostać zaimplementowane do gier. W grudniu dowiedzieliśmy się o chęci zawarcia umowy między CD Projektem a oburzonymi inwestorami, którzy złożyli pozew przeciwko polskiej firmie. Chodzi tutaj o wcześniej wspomniane pozwy, które zostały oficjalnie złożone do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Centralnego Okręgu Kalifornii w maju 2021 roku. Ostatecznie CD Projekt zgodził się na zwrócenie kosztów inwestorom. Jednocześnie nie przyznał się do winy, chciał jedynie oszczędzić firmie kosztów i straty czasu dalszym prowadzeniem procesu. Łącznie inwestorzy dostali kwotę 1 850 000 dolarów, która została podzielona przez czterech zainteresowanych, którzy złożyli pozew. W lutym 2022 roku pojawiła się upragniona next-genowa aktualizacja dla Cyberpunka, oznakowana numerem 1.5. Ogłoszono również darmową wersję próbną na konsolach oraz dodano kilka mniejszych DLC. Aktualizacja została ciepło przyjęta przez graczy. Na Steamie w najlepszych momentach w grę grało 59 tysięcy osób, co było najlepszym wynikiem od czasów premiery. W marcu, w związku z inwazją militarną Rosji na Ukrainę, CD Projekt Red zdecydował o wycofaniu swoich gier z dystrybucji w Rosji, co spotkało się z review bombingiem ze strony rosyjskich graczy. Kto by się jednak nimi przejmował? W kwietniu opublikowano raport finansowy na 2021 rok, przy publikacji którego poinformowano o opóźnieniu dodatku do Cyberpunka, który początkowo był zaplanowany na rok 2022. Większość ekipy w tym momencie pracowała nad rozszerzeniem, a część zabrała się już za pracę nad Wiedźminem 4. Do końca roku fiskalnego 2021 Cyberpunk rozszedł się w 18 milionach kopii. 55% sprzedaży miało miejsce na PC-tach, 27% na konsolach PlayStation, a 18% na Xboxach. Natomiast sprzedaż Wiedźmina 3 Dziki Gon przekroczyła 40 milionów egzemplarzy, a cała seria sprzedała się w nakładzie przekraczającym 65 milionów kopii. Poinformowano też o pracy nad dwoma grami AAA, z czego jedną z nich jest Wiedźmin 4,
a drugą tajemniczy, nieujawniony jeszcze projekt. W samym studio dochodziło do zmian strukturalnych, a jedną z większych miało być wzmocnienie pozycji dyrektora do spraw technologii, którą pełni Paweł Zawodny. Tymczasem na giełdzie nie było zbyt ciekawie. Opóźnienie next-genowego wydania Wiedźmina 3 i dodatku do Cyberpunka oraz zakaz sprzedaży gier w Rosji spowodowało drastyczny spadek cen akcji. 14 kwietnia za jedną akcję należało zapłacić 167 zł, podczas gdy już 21 kwietnia spadła ona do 128 zł i 64 groszy. Od tego momentu ceny akcji Redów powoli spadały, sięgając w najgorszym momencie 7 września cenę zaledwie 77 zł i 89 groszy. 9 czerwca otrzymaliśmy pierwszy zwiastun anime Cyberpunk Edgerunners, które to miało trafić na Netflixa we wrześniu. 6 września pojawił się patch 1.6, który to w znaczący sposób naprawił wiele bolączek Cyberpunka. Poza naprawieniem optymalizacji dodano również możliwość edycji wyglądu postaci, możliwość nakładania strojów wizualnych na te noszone normalnie, 11 nowych broni, postępy międzyplatformowe oraz kilka easter eggów związanych z Cyberpunk Edgerunners, do którego za chwilę przejdziemy. 7 września zapowiedziano dodatek Cyberpunk 2077 Widmo Wolności, który to ukaże się w 2023 roku. Opublikowano pierwszy zwiastun oraz kontrowersyjną informację. Mianowicie dodatek ma ukazać się wyłącznie na PC-tach oraz konsolach obecnej generacji, czyli PS5 i Xboxa Series S i X. Gracze byli podzieleni, ale patrząc na stan techniczny Cyberpunka na konsolach, jest to według mnie słuszna decyzja. Inną kontrowersyjną decyzją było natomiast poinformowanie o anulowaniu drugiego dużego rozszerzenia do Cyberpunka. W samym dodatku pojawi się ponownie Keanu Reeves, a wybiegając trochę w przyszłość, to na The Game Awards pokazano też drugi zwiastun, w którym to pojawił się Idris Elba. 13 września na Netflixie pojawiło się wspomniane już anime Cyberpunk Edgerunners, za produkcję którego odpowiadało studio Trigger. Seria składa się z 10 odcinków i pełni funkcję prequela do Cyberpunka 2077, jednak nie mającego większego znaczenia dla fabuły gry. Anime chwalone było za dokładne ukazanie świata i trafne przedstawienie klimatu Cyberpunka. Pomimo stworzenia większości serii przez japońskie studio Trigger, wpływ na historię mieli również Redzi. Za te odpowiadał Rafał Jaki, wśród producentów wyróżniono także Bartosza Sztybora. Trochę gorzkich słów poszło natomiast ze strony Jana Bartkowicza, który to w 2019 roku przedstawił pomysł na Edgerunnersów oraz wiele postaci ukazanych w anime. Bartkowicz odszedł od Redów na koniec roku ze względu na sprzeczki z Rafałem Jakim. Wydawało mu się, że taka seria nigdy nie powstanie, jednak jak dobrze wiemy, Redzi zdecydowali się na ten krok, a finalna historia jest bardzo podobna do tej, nad którą pracował Jan. Jednak w swoim poście na Facebooku skrytykował Redów za nie umieszczenie go nigdzie wśród głównych twórców, jedynie pojawił się gdzieś dalej w napisach. Z posta możemy zauważyć, że podobnie został potraktowany Łukasz Ludkowski, odpowiedzialny w głównej mierze za relacje Davida i Lucy. Jest to niestety normalne zachowanie wśród Redów. Jeśli pracownicy nie zostawali ze studiem do końca okresu produkcyjnego, to niezależnie od tego, ile stworzyli, zostawali odsunięci gdzieś do podziękowań. Zachowanie to ma na celu przetrzymywanie pracowników przy ciągłym crunchu. Jeśli ktoś pyta, dlaczego nie mogliby po prostu odejść ze studia, skoro jest tak źle, to powód jest prosty. Chcieliby się znaleźć w napisach końcowych gry, którą tworzyli. No i jak widać, w przypadku Edgerunners była ta sama sytuacja, chociaż Redzi już zapowiadali, że będą zachowywać się lepiej względem swoich pracowników. Jednak nic się nie zmienili. No ale dobra, przejdźmy do samego anime. Studio Trigger odpowiedzialne jest za takie serie jak Kill la Kill, Darling in the Franxx, Brand New Animal czy Little Witch Academia. Za pracę nad Edgerunners odpowiadali m.in. Masahiko Otsuka i Yoshiki Usa. Seria opowiada historię Davida Martineza, który to szukając miejsca dla siebie w cyberpunkowym świecie dołączył do grupy Edgerunnersów.
Seria pozwalała nam lepiej zrozumieć temat cyberpsychozy, który to w grze nie był tak rozbudowany. Cyberpunk Edgerunners uznawane jest za jedno z lepszych anime tego roku i zostało bardzo dobrze przyjęte przez graczy, nawet tych, którzy od anime trzymają się z daleka. Największą zaletą było jednak dokładne przedstawienie Night City. Oglądając chińską bajkę, można było co chwila sobie przypominać, że w tym miejscu robiliśmy jakiegoś questa. Pomóc w tak dokładnym odwzorowaniu miasta miało narzędzie udostępnione przez Redów, które pozwalało na swobodne latanie kamerą po mieście. Seria miała też kilka przytyczków w nos dla gry, jak chociażby bardzo częste sceny w metrze, które to oczywiście w grze nie jest dostępne. Wyróżniającą cechą tego anime była również ścieżka dźwiękowa. Za opening i ending odpowiadali Redzi i przede wszystkim ending ma bardzo polski akcent i jakoś śpiewa go Dawid Podsiadło. Ending Let You Down pełni również funkcję prequela do Edgerunners. W trakcie seansu mogliśmy również usłyszeć piosenki Diego Cichego Dona z PAW czy utwory zespołu Zjednoczenie Sound System. Oczywiście nie zabrakło też muzyki z gry tworzonej przez Marcina Przybyłowicza. Dobra, o anime to tyle, bo film już trwa i tak wystarczająco długo, a jeszcze chwilę to zajmie. Dość powiedzieć, że dla mnie jest to jedno z lepszych anime tego roku. Trzeba jednak odnotować, że dobrze przyjęty patch 1.6 oraz sukces anime dały Cyberpunkowi drugie życie. Redzi ogłosili, że każdego dnia w tygodniu po premierze Edgerunners Night City odwiedzało ponad 1 000 000 graczy. Według danych ze strony Steam Charts średnio we wrześniu grało 43 tysiące graczy, a w październiku 53 tysiące. Dla porównania w poprzednich miesiącach wartość ta ledwo przekraczała 10 tysięcy. W szczytowym momencie na Steam grało 136 tysięcy graczy. Dla porównania Wiedźmin nigdy nie osiągnął takich liczb na Steamie, aczkolwiek seria ta miała większą sprzedaż na GOGu. Pod koniec września Redzi opublikowali nowe wyniki sprzedaży Cyberpunka, które mówiły o sprzedaży ponad 20 milionów kopii. Osobiście zagrałem Cyberpunka właśnie po raz pierwszy po Edgerunners i bawię się świetnie. Gram na wysokich ustawieniach graficznych, gra mi się nie crashuje, miasto żyje, a na błędy natrafiłem sporadycznie, chociaż wyjeżdżając na Badlandsy trafiłem ich zdecydowanie więcej. Grze nadal można wiele zarzucić, bo też widać, że niektóre elementy nie są tak dopracowane jak powinny, ale dla mnie i tak jest to jedna z lepszych gier, w jakie grałem w ciągu ostatnich lat. Jeśli odbiliście się przez kiepski stan gry na premierę, to myślę, że teraz jak najbardziej warto dać jej szansę. Długo to zajęło Redom, ale jednak doceniam, że potrafili naprawić ten tytuł. Na sam koniec chciałbym jeszcze podać informację z grudnia, w której to poinformowano o porzuceniu trybu multiplayer w Cyberpunku 2077. Powodem tego było odciągnięcie pracowników odpowiedzialnych za tryb multi, którzy to mieli skupić się na łataniu gry. Philip Weber, który pełnił funkcję starszego projektanta zadań w Cyberpunku 2077, a obecnie jest reżyserem narracyjnym w Nowym Wiedźminie, udzielił wywiadu serwisowi Eurogamer, w którym wyjaśnił, dlaczego zrezygnowano z pomysłu multiplayera. Priorytetem stało się zadbanie, by główna gra działała u ludzi naprawdę dobrze. Ta zmiana priorytetów oznaczała, że inne projekty badawczo-rozwojowe musiały pójść w odstawkę. W przypadku Cyberpunka 2077 chcieliśmy zrobić wiele rzeczy na raz, a po prostu musieliśmy się skupić i powiedzieć sobie: w porządku, co jest tutaj ważne? Dobrze, zadbajmy, żeby ta część była naprawdę dobra. O Cyberpunku to tyle, jednak na koniec chciałbym jeszcze porozmawiać o przyszłości Redów. 4 października CD Projekt zaktualizował swoją strategię rozwoju. Zapowiedziano wtedy aż 6 nowych gier, otwarcie nowego studia w Ameryce Północnej, dodanie multiplayera do większości przyszłych projektów oraz dalszą ekspansję franczyz w stronę filmu i telewizji. W kwietniu tego roku zapowiedziano Wiedźmina 4, który oczywiście jest pierwszą ze wspomnianych tutaj gier. Tytuł ten ma póki co roboczą nazwę projektu Polaris i ma być otwarciem nowej trylogii wiedźmińskiej. CD Projekt Red planuje wydanie całej trylogii w trakcie 6-letniego cyklu, licząc ten okres od czasu premiery Wiedźmina 4. Oznacza to na przykład, że jeżeli w 2024 roku dostaniemy Wiedźmina 4, to Wiedźmin 6 powinien pojawić się na rynku maksymalnie w 2030 roku.
W kwietniu dowiedzieliśmy się również o nawiązaniu współpracy z Epic Games i wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5 w swoich grach. Ma to znacząco przyspieszyć proces produkcji gier oraz znajdywania nowych pracowników, ze względu na fakt, że rozwój oryginalnego silnika pochłaniał sporo pieniędzy i czasu, chociażby ze względu na konieczność szkolenia nowych pracowników. W przypadku Unreal Engine 5 redzi otwierają się na nowych pracowników, którzy będą znali doskonale ten silnik. W przypadku problemów będą też mogli otworzyć się na współpracę z firmami zewnętrznymi. Kolejnym projektem jest projekt Syriusz, za który odpowiada bostońskie studio The Molasses Flood. Gra będzie dziać się w wiedźmińskim uniwersum, ale będzie różnić się od naszych dotychczasowych produkcji z uwagi na fakt, że jest skierowana do znacznie szerszej grupy odbiorców. Syriusz zaoferuje graczom rozgrywkę zarówno jednoosobową, jak i w trybie multiplayer. Mówi Adam Kiciński. Niestety nic więcej na ten temat nie wiemy. Można przypuszczać, że nie będzie to pełnoprawny RPG, skoro ma być to gra przystępniejsza dla mniej wymagających odbiorców. Byle tylko nie poszła w ślady przystępnego dla odbiorców serialu na Netflixie. Następnym projektem jest Canis Majoris, który również ma dotyczyć uniwersum wiedźmińskiego. Ma być to pełnoprawna produkcja rozwijana przez zewnętrzne studio, kierowane przez doświadczonych twórców związanych w przeszłości z tym uniwersum. Słyszeliśmy o powstawaniu wielu studiów złożonych z byłych twórców Wiedźmina, zresztą w Polsce prawie każde duże nazwisko pracowało kiedyś nad Wiedźminem, więc ciężko dokładnie stwierdzić, które studio za ten projekt odpowiada, jako iż jeszcze nikt nie podał tej informacji do publiki. Jest to pierwszy projekt tego typu tworzony poza strukturami grupy. Nie oznacza to jednak, że będzie odbiegał jakością od gier dewelopowanych wewnętrznie. Pod względem technologicznym projekt będzie bazował na silniku Unreal Engine 5 oraz zestawie narzędzi tworzonych z myślą o Polaris. Wkrótce zamierzamy ujawnić więcej szczegółów, zapowiada prezes zarządu CD Projekt. Kolejnym projektem jest projekt Orion, który to będzie następną grą z serii Cyberpunk. Tytuł ten będzie rozwijany przez nowo utworzone studio CD Projekt Red North America. Nasze plany są ambitne i wymagają wiele pracy, zaangażowania i dalszego rozwoju. W tym celu chcemy stworzyć nowy zespół w Bostonie, który wspólnie z rozwijającym się teamem z Vancouver stanie się CD Projekt Red North America. Ten ruch umożliwi nam pełny dostęp do puli talentów z Ameryki Północnej. Mówi Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu CD Projekt do spraw finansowych. Drugim niezależnym zespołem deweloperskim działającym z Bostonu jest The Molasses Flood, zaznacza. Ruch ten jest bardzo ciekawy oraz zwiastuje sporą ekspansję Redów na rynki zagraniczne. Oczywiście łatwiej łowić talenty, kiedy oferuje się im pracę w Stanach Zjednoczonych, niż w Polsce. Pozwoli to na znaczące rozwinięcie możliwości firmy, zyskując pracowników, którzy normalnie raczej nie chcieliby się przenosić do Polski. Na koniec mamy ciekawostkę. Ponieważ jakiś czas temu wspominałem o chęci rozwijania dwóch serii gier AAA, Cyberpunka i Wiedźmina. Natomiast jak się okazało, CD Projekt pracuje nad projektem oryginalnego IP o kryptonimie Hadar. Zaczęliśmy myśleć o nim kilka lat temu. Wczesny etap prac koncepcyjnych rozpoczął się w 2021 roku. Po raz pierwszy w historii jesteśmy w pełni odpowiedzialni za stworzenie IP od podstaw. Warto przy tym podkreślić, że pracujemy dopiero nad podstawowymi założeniami i światem nowej franczyzy. Mówi Michał Nowakowski, członek zarządu CD Projekt, odpowiedzialny za rozwój biznesu. Do tej pory Redzi bazowali na już stworzonych światach. W przypadku Wiedźmina chodzi oczywiście o książki Andrzeja Sapkowskiego, a w przypadku Cyberpunka o podręcznik Cyberpunk 2020 autorstwa Mike'a Pondsmitha. Pytanie do Was. Jakie uniwersum wymyślą Redzi? Fantasy i science fiction raczej możemy wykluczyć ze względu na Wiedźmina i Cyberpunka. Myśląc o uniwersum należy też wziąć pod uwagę, że raczej powinno być względnie mało wymagające pod względem finansowym, ponieważ Redzi, sugerując się sukcesem Cyberpunk Edge Runners, chcieliby dostarczyć projekty serialowe i filmowe do wszystkich swoich uniwersów. Na koniec komunikatu dostaliśmy jako podsumowanie. Myśląc o rozwoju firmy, mamy teraz przed oczami trzy unikalne, silne i trwałe franczyzy.
W centrum każdej z nich widzimy rosnącą liczbę gier z zapadającymi w pamięć opowieściami dla pojedynczego gracza, rozszerzonymi o doświadczenie gry sieciowej. Postrzegamy CD Projekt jako rosnącą siłę ukształtowaną przez nasze zespoły, pełne dumy ze swoich osiągnięć i odważne w realizacji swoich ambicji, podsumowuje Adam Kiciński. Patrząc na opóźnienia, czy to przy premierze Cyberpunka, czy Wiedźmina 3, można spojrzeć na te plany z politowaniem i niedowierzaniem. Jednak trzeba też przyznać, że Redzi w znaczący sposób się rozwinęli i mają ambicje do stania się jednym z największych producentów gier na świecie, o ile już nie są w światowej czołówce. Pozostaje więc trzymać kciuki za naszych rodaków i za ich nowe gry. Życzymy Wam udanych premier i prosimy o pokrywanie się ze składanymi obietnicami. Dzień później dowiedzieliśmy się o rezygnacji Marcina Iwińskiego z funkcji wiceprezesa CD Projektu. Przypomnijmy, że Iwiński to współzałożyciel firmy. Iwiński z funkcji zrezygnuje oficjalnie z dniem 31 grudnia 2022 roku. Pozostanie jednak dużym akcjonariuszem spółki oraz zamierza kandydować na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. I w ten sposób kończymy w końcu nasz długi materiał. Jeśli tutaj dotrwaliście, serdecznie dziękujemy i życzymy Wam wesołych świąt. Mieliśmy w tym roku swoje wzloty i upadki, ale to dzięki Wam nadal działamy i nie zamierzamy porzucać tego projektu. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową i Discorda. Dziękujemy, trzymajcie się i cześć.